Nazywam się Marzia Przybyszewska i jestem kucharzem. Moja kuchnia jest mikroskopijna i jestem bardzo dużo przedmiotów. I dziewczyny wymyśliły parę rzeczy, które sprawią, że ta kuchnia będzie działała lepiej. Będą uchwyty na deski, będzie listwa na noże, będą podwieszone skrzynki na owoce i warzywa. Myślę, że to wszystko może fajnie zagrać. Nazywam się Maja Szczypek i studiuję wzornictwo na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Nazywam się Magda Rychard i razem z Mają Szczypek robimy projekt Fixperts. Ja mam tylko 5 minut, powinno być więcej. 5 minut czego? Czasu nagranego. Maja. Myślisz, że to się nie nagrywa na sobie? Wiesz co? Nie powinno. Na tej sesji. Już, tak? No. Kupiłaś? Nie, nie kupiłam. Dobra, więc to jest nasz magazyn. Generalnie to jest wszystko w pozio. Tylko denerwuje mnie jakby właśnie to, że jakby przez to, że tam jest na tyle mało miejsca, że dużo rzeczy musimy trzymać tutaj i zaraz po niej chodzić. To można by zrobić tak, że jak jest ten pojemnik i tu jest ten blat, to puścić, przewiercić i zrobić tutaj łańcuch. To jest skrzynka wielkości tej, w której teraz mają na przykład cytryny. I no, można też nawet przymocować tutaj jakąś coś, bo to jest ASB w tym miejscu. No tak, tam są też takie szyny. Tak, tam są też takie metalowe szyny. Bo też tak, jest trochę za głęboko do sięgania. Tak, niewygodne. Wiesz, i wtedy można zrobić to z tej strony, tak? Bo skoro one i tak tutaj leżą. Tak. Bo. Czyli przy barze trzymacie wszystkie łyżki? Tak, wszystkie łyżki duże, ale... No, czemu dostałam twoją kamerę? To mogłabyś porobić tym rzeczą. Dobra. Czyli to jest albo... coś, co też byście zbudowało od zera? Tak. Coś, ale... co pasuje do poszczególnych narzędzi. Stwierdziłyśmy, że dorobimy jakieś coś szerszego na górze, rozszerzenie, żeby one się po prostu wpychasz i one się zsuwają w dół i się blokują. Coś ci nie pasuje? Mhm. Moim zdaniem takie szerokości wystarczająco spełnia. Przy takiej sprężystości, jaką mamy tutaj, jest okej. Okay. A jak tobie się w ogóle podoba to rozwiązanie? Mi się podoba, tylko problem się robi tutaj. Gdzie? Chciałam tylko zrobić wprowadzenie, jest 20, jest wciąż czwartek. Mamy bardzo dużo do zrobienia, część rzeczy nie wypaliła. To rozwiązanie no, nie zadziałało. Do sprężystej stali, która jest super ekstra. Nie dało się wbić gwoździka przez te warstwy. Wiertło się ślizga i nie da się przebić. Nie każ mi teraz patrzeć. Teraz ci pokażę. I powstanie coś takiego. Pozdrawiam. Na pewno jest parę rzeczy jeszcze do poprawienia. Polakierujemy to drewno, że zrobimy więcej tych rozwiązań. Ja mierzyłam wszystko. Nie każdy może to wiedzieć. To bardzo łatwo poszło po tej stronie ściany. Chyba im się podoba, bo zaproponowali nam rozwiązanie jakby dalszej części kuchni. Zrobiło się więcej miejsca, chaos został trochę opanowany i wszystko wygląda dużo, dużo przyjemniej. No więc jesteśmy jakiś czas po prowadzonych poprawkach. Fixpertki zrobiły udoskonalenie na deski i na noże i skrzynka na owoce. Chyba to wszystko działa. Działa tak, że jest czysto. Nie, nie, tak nie może. Nie znacie tego
Tak, 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 tak,